atrakcja turystyczna, ten kamień, czy jednak inne przesłanie za tym? Przesłanie inne zdecydowanie niż tylko i wyłącznie atrakcja turystyczna. Pamiętajmy o tym, że pod Grunwaldem zaczęło się nasze wspólne polsko-litewskie braterstwo broni. I nasza wspólna państwowość zaczęła się, prawda, nieco wcześniej, ale pod Grunwaldem ona się ugruntowała. Oczywiście ten obelisk, który tam planujemy postawić, będzie bardzo piękny i na pewno będzie oglądany, fotografowany, ale idea postawienia tego pomnika jest zupełnie inna niż turystyczna. Kto był inicjatorem tego? Wy czy strona litewska? Inicjatorów było dwóch. Był to pan marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz pan ambasador Republiki Litewskiej. To ma być też taki dowód dobrych relacji teraz, czy jednak to tylko chodzi o historię, żeby jednak dać, upamiętnić to? Pamiętajmy o tym, że Litwini to nasi po pierwsze sąsiedzi, po drugie bracia, po trzecie stworzyliśmy wspólną państwowość, a po czwarte wreszcie nasi sojusznicy. Walczyliśmy razem pod Grunwaldem odnieśliśmy zwycięstwo i obecnie też mamy, moim zdaniem, bardzo dobre relacje i ten pomnik jest tego przykładem. No i jeszcze bym chciała dopytać o tą rolę podczas tej bitwy. Jeśli chodzi o rolę wojsk litewskich podczas bitwy pod Grunwaldem, to jest ona rozmaicie interpretowana. Natomiast według najnowszych ustaleń historyków manewr odwrotu wojsk litewskich był manewrem pozorowanym, który umożliwił tak naprawdę wprowadzenie do walki niezaciężnych, tylko ciężko zbrojnych chorągwi polskich, które odniosły zwycięstwo razem z powracającymi potem Litwinami.